dzisiaj będziemy mówić o żołnierzach wyklętych. A słyszałeś o tym Józefie Kurasiu? No, coś tam słyszałem. A co? Gościowi Niemcy zabili ojca, żonę i nawet małe dziecko, a potem dom spalili. A, Ogień, no tak, Kuraś, pseudonim Ogień, największy kozak na Podhalu, partyzan, z pomocą ruskich zwalczał Niemców, a po wojnie jeszcze i komunistów zwalczał. Wow, a on w ogóle jeszcze żyje? Niestety nie. Służby go zaczęły w bitwie i wolą popełnić samobójstwo, niż dać się złapać. Przynajmniej bohatersko. Panowie, proszę o ciszę!